na północ od Aleutów. Podczas połowu dorszy pacyficznych 90 metrów to dobra głębokość. Wzięliśmy się do pracy i zepsuł nam się silnik. Ten sezon sprawdza granice naszej wytrzymałości. Na kutrze Northwestern znaleźliśmy dobre miejsce. Chyba mamy tu to, czego szukamy. Ile sztuk? 23. Uwiniemy się z robotą. Po inspekcji straży wybrzeża, mając zepsuty generator, szyper Zeke musi się śpieszyć, by złowić jeszcze 45 ton dorszy, zanim limit połowowy zostanie wyczerpany. Robimy, co się da. Trzeba wyciągnąć klatki i rozstawić je w nowym miejscu. Co jest? Alarm? Co się stało? Nie wiem, sprawdź. Kiepsko to wygląda. Wszystko się przegrzewa. Mamy bąble z farby. Trzeba to wyłączyć. Obydwa urządzenia wspomagające nie działają. Zaraz będę pluł gwoździami. Przegrzał się. Musieliśmy go wyłączyć. Szczęście, że nie doszło do pożaru. Wiem. Szybko zauważyliśmy problem, ale nie mamy chłodzenia. To jakieś szaleństwo. Chłodziarki nie działają, a mamy ryby w ładowni. W tej chwili najważniejsze są ryby. Zaraz zaczną się psuć. Płyniemy do portu, czy próbujemy usunąć awarię? Płynę w tę stronę. W porządku. Najważniejszy jest rozładunek. Będę cię informował.